Jego pojedynek na poprzedniej gali odbył się w pełnym dystansie. Boski Roman jest weteranem polskiej sceny hip-hopowej. Członkiem i założycielem drużyny mistrzów. Rafał Jackiewicz jest posiadaczem rekordu Polski, jeżeli chodzi o ilość przeboksowanych rund. Jest prawdziwym weteranem polskiej sceny bokserskiej. Przypominam, że jest zawodowym bokserem, był również kickbokserem, zawodnikiem MMA. Człowiek orkiestra. Rafał, dziękujemy bardzo. Ogromna presja, ale na poprzedniej walce również odbył swoją walkę w pełnym dystansie. Kazik jest raperem, jego przeciwnikiem w poprzedniej walce był GSP. Także ma... Żurom również walczył na poprzedniej gali, też nie chce nam tutaj zdradzać za bardzo swoich kart, widzę. Ale to się na pewno wyjaśni. Bardzo dziękujemy Żuromowi. Damiana Nagane kojarzyć możecie z programu Google Box. Bonusa BGC nikomu, kto kiedykolwiek miał styczność z internetem, przedstawiać nie trzeba. Znany łazarski gladiator, który swoje umiejętności szkolił w Trondheim. Bonus, bardzo dziękujemy. Widzimy się jutro, trzyma się mordeczko, wyśpij się. Okej, widzę, że Mławoj nie chce się dekonspirować przed jutrzejszą galą. Wolisz mieć asa w rękawie, okej. Bardzo serdecznie dziękujemy. A jego przeciw... Widać, że polski Ken jest naprawdę zdeterminowany. Również nie jest to jego debiut w naszej klatce. Ken, bardzo ci dziękujemy. To prawdziwa młoda siła polskiego MMA, co zresztą sami możecie państwo zobaczyć podczas tej krótkiej pokazówki. Przed nim bardzo trudne zadanie, będzie to walka o pas. Przypominam państwu, że dostęp do gali wykupić możecie na stronie mma-vip.pl. Kacper, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Wyśpij się, odpoczywaj. Do zobaczenia jutro. Nie melanżuj. Michała Pasternaka nikomu przedstawiać nie trzeba. Będzie to jego pierwsza obrona pasa w federacji MMA-V. Ale jest posiadaczem tytułów mistrzowskich innych federacji. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Do jutra, do zobaczenia. Drodzy państwo, creme de la creme. Śmietanka, czyli to, co zostaje na koniec. Wszystko to, co najlepsze, będzie tutaj w tej chwili, właśnie teraz. Drodzy państwo, main event naszego jutrzejszego eventu, czy przepraszam, main event naszej jutrzejszej gali, czyli pojedynek Marcina Najmana z Miśkiem z Nadarzyna. Z niebieskiego narożnika... Misiek z Nadarzyna wydał dwie książki. W bardzo ciekawy sposób opowiada nam o meandrach zwariowanych, nieco kryminalnych lat 90. i 2000. w Polsce.
Jeśli chcą Państwo się przekonać, czy wszystkie te słowa o nim nie są tylko legendą, to zapraszam do wykupienia pay-per-view, które wykupić możecie na stronie mma-vip.pl. A część wpływów z tego pay-per-view przekazana będzie na pomoc specjalnie lać wody i przeciągać. Zapraszam na scenę Marcina Najmana! Marcin, mimo kilku przegranych na koncie, jest prawdziwą ikoną polskiego MMA. Proszę bardzo, snajper. Ten pojedynek zapowiada się naprawdę doskonale.